Zostały zaznaczone ciały, tyczni prawie śpiewają o niebie, które śpiewają, na ziemi wspaniałe, ale nie zostały błękity, chwała Ojca i Panie Aniołowie. I zostały występują na świata bitwy, gdzie on był i zdoła posłowu. Jego święte statki przemierzały wszystkie ścieżki ludzkiego kontrolu, wszystko przeszkody, wszystkie grudzenie, wszystkich cierpień, pokój, zbawę i grzechu. Tutaj skała przybyty do niebna, więc czemu serce mi szeroka, czemu pytasz, bo nie się stwierdza, bo ja bardzo lubię, świat ukocham. Yeah.
przyświęcać w szczególny sposób i dużo się mówi na temat tych wydarzeń, które miały miejsce dzień z Chrystusem, Zbawicielem, Panem wierzących ludzi i tych, którzy szukają zbawienia. I dzisiaj bardzo dużo słyszeliśmy na temat zmartwychwstania. A zmartwychwstanie jest połączone ściśle z życiem wiecznym, z wiecznością. I pragnę za bardzo nie przedłużać tej społeczności, ale przypomnę się to miejsce, które było czytane dzisiaj z rana i na tym się częściowo zastanowić. Z pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział, 19 wiersz. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowani godni. Inne tłumaczenie tego miejsca mówi tak. Gdyby nasza nadzieja, jaką pokładamy w Chrystusie, dotyczyła tylko obecnego życia, bylibyśmy najbardziej godni politowani spośród wszystkich ludzi na ziemi. Umiłowanie. To szczególne słowo. To szczególna prawda, której apostoł Paweł użył, kierując się do Kościoła. Do Kościoła w Koryncie. Do Kościoła, który był obdarowany różnymi darami. Ale któremu też dużo brakowało w sprawach wiary. Bardzo dużo brakowało w sprawach poznania, w sprawach wiary, w sprawach zaufania Chrystusowi. Słowu Chrystusowemu. Tutaj porusza takie zagadnienie jak nadzieja wieczności. Nadzieja związana z wiecznością. Mówi, jeśli przedmiotem naszej nadziei w Chrystusie jest tylko nowoczesne życie, to jest to wielkie nieporozumienie w życiu naszych wiary. Ktoś może postawić pytanie, a jak możliwe jest wierzyć w Chrystusa i mieć nadzieję na życie ludzkie? Wiemy, że jest to możliwe. Spotykamy się z ludźmi, z chrześcijanami, którzy w wieczność nie wierzą, w zbawienie duszy nie wierzą, w życie wieczne nie wierzą. To, że Jezus Chrystus zbawia. Ale kiedy coś się dzieje w ich życiu, wołają, czy w modlitwach, czy tak, Chryste, czy modlę się. No nie wiem, umiłowanie na czym polegało ten brak nadziei w Chrystusie na wieczność wśród wierzących w Koryncie. Apostoł Paweł tego wyraźnie nie mówi. Tylko mówi, że niektórzy z was nie wierzą w zmartwychwstanie, by się postawili pytanie to, dlaczego się znaleźć w kościele, w zborze, wśród ludzi wierzących?